Cześć kochani, witam Was w odcinku, który może być dla wielu osób zaskoczeniem, ponieważ skoro Tadeusz Drozda i Cezary Żak są braćmi, to czemu nazywają się inaczej? Czy mieli innych ojców? Nie, tajemnica jest tutaj inna, ale Wam wszystko opowiem, tym bardziej, że panowie przez lata mieli bardzo różne relacje. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to dzisiaj wygląda, to oczywiście zdradzę Wam to. Będzie też troszeczkę na temat i jednego, i drugiego pana, ponieważ wydaje mi się, że jednego i drugiego lubicie, to dzisiejszy odcinek będzie ciekawy. Niestety za tą tajemnicą, zdradzę Wam też we wstępie, kryje się tragedia. Ale panowie przez lata bardzo się wspierali i nie kryli, że wspólne wychowanie wiele im dało, choć dzieli ich różnica wieku. Jeśli chcecie poznać tę historię, to zapraszam Was, byście ze mną zostali oczywiście do samego końca. Obu panów nie trzeba przedstawiać. Cezary Żak zawdzięcza swoją popularność głównie roli Karola Krawczyka z Miodowych Lat, ale także podwójnej roli w serialu Rancho, który bił rekordy popularności. Grał tam wójta Pawła Kozioła i księdza Piotra Kozioła. Tadeusz Drozda jest starszy od Cezarego Żaka i już wcześniej wybrał scenę, ale była to scena estradowa, kabaretowa. Osiągnął tam wielki sukces, akumulacją było prowadzenie przez niego programu Śmiechu Warte, który ja nazywam YouTube'em lat 90. Wysyłało się przecież zabawne filmiki, zabawne koty, zabawne sytuacje i oczywiście mogliśmy to za sprawą telewizji oglądać, a pan Tadeusz rewelacyjnie to zapowiadał i raczył nas dowcipami. Obaj kuzyni wychowali się w Brzegu Dolnym. Jest między nimi 12 lat różnicy. Życie tam było bardzo fajne, sielskie, anielskie, takie jak powinno wyglądać dzieciństwo, więc pan Cezary wspominał je tak. Na początku Brzeg Dolny, gdzie się urodziłem i wychowałem, w zupełności mi wystarczał. Nie miałem ambicji, żeby się stamtąd wyprowadzać. Do momentu, aż pojechałem pociągiem do Wrocławia, żeby kupić rybki do akwarium, mówił w radiowej jedynce. Mamy panów natomiast były rodzonymi siostrami. Cezary Żak i ja jesteśmy braćmi ciotecznymi. Jego mama i moja mama to rodzone siostry, mówił Tadeusz Drozda Faktowi. A z kolei w Dzień Dobry TVN podkreślał, że swoją ciocię traktował jako mamę, a swojej mamy nie do końca pamięta, a to wszystko przez rodzinną tragedię. Moja mama zmarła wcześnie, potem opiekowała się, tak można powiedzieć, nami mama Czarka i to ona była dla mnie mamą, zwierzył się Tadeusz. Natomiast ponieważ dzieli ich 12 lat różnicy wieku, pan Cezary wspomina, że nawet nie pamięta do końca właśnie pana Tadeusza z domu, stricte tego, że jego mama się nim zajmowała, ale to nie sprawiło, że ich relacje się ochłodziły. Bo kiedy Cezary zaczął interesować się występami, pan Tadeusz już był ze sceną za pan brat. Być może to nawet on go trochę zaraził miłością do występów, ale na pewno bardzo mu pomógł, ponieważ pan Tadeusz wspomina, że wziął Cezarego pod swoje skrzydła. Był moim pierwszym uczniem, zaczynał w moim kabarecie, a tego, czego uczą estrada i kabaret, nie nauczy żadna szkoła teatralna, zapewniał Drozda. I można też powiedzieć, że dzięki starszemu bratu ciotecznemu pan Cezary sprowadził się do stolicy i zresztą mógł występować, praktykować już właśnie wtedy, kiedy studiował. A to, tak jak wspominał pan Tadeusz, na pewno bardzo cenne. Wziąłem go do swojego kabaretu, który nazywał się Drozda Show. Jeździliśmy po Polsce. Ja miałem swój program, a on grał u mnie samego siebie, młodego aktora, który skończył szkołę i Drozda wciąga go na scenę. To było kilka lat i mnóstwo występów. Zresztą wtedy też nigdzie nie było mówione, że jesteśmy rodziną, mówił Tadeusz Drozda na łamach faktu. A zrobiłam dla Was odcinek o panu Cezarym i jego żonie i jeżeli dobrze pamiętacie, to on dość szybko zdecydował się na ślub i też na początku para dość ciężko pracowała na to, żeby móc się utrzymać, więc na pewno te występy były bardzo potrzebne. Ale zastanawiacie się, czemu dopiero teraz dowiadujemy się, jakie relacje łączą tych dwóch panów? Dziś faktycznie nie afiszują się ze swoim pokrewieństwem, a także nie występują razem. My działamy tak naprawdę w różnych branżach. On działa w filmie, ja jako autor, animator. Raczej ja jestem z tych facetów, co angażują, a on na odwrót, mówił pan Tadeusz. Ale mimo wszystko, że już nie występują razem, do dziś mają świetne relacje. Przyjaźnimy się z Czarkiem, spotykamy się, często dyskutujemy na różne tematy. I obaj panowie też podkreślają, że mogą na siebie liczyć zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, mimo że, jak słyszycie, nie współpracują już od dłuższego czasu.
Natomiast Tadeusz Drozda też kilka razy liznął filmu, jeśli mogę tak powiedzieć kolokwialnie. Mogliśmy go oglądać już w 1975 roku jako kelnera w Zaklętych rewirach, później w Komediantach z Wczorajszej ulicy, w Świecie według Kiepskich, gdzie zagrał siebie samego, co świadczy już o jego wielkiej popularności, a także w samym życiu. Ale oczywiście największą popularność zdobył w Śmiechu Warte. I co ciekawe, powiem Wam, że ja zrobiłam odcinek o Śmiechu Warte, znajdziecie go w karcie. Jest to ciekawy odcinek, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja kiedyś pracowałam w Superstacji w telewizji i z panem Tadeuszem Drozdą byliśmy kolegami z pracy. On miał swój program, ja pracowałam w jednym z rozrywkowych programów, więc po prostu któregoś dnia poprosiłam go o to, żeby poświęcił mi trochę czasu i poopowiadał o tym czasie, kiedy właśnie zdobył taką wielką popularność. No niestety Superstacji już dzisiaj nie ma, więc programu pana Tadeusza też nie, ale czasy były bardzo fajne, kiedy spotykaliśmy się czasem na make-upie. I faktycznie, gdyby tak się przyjrzeć, to można dojść do wniosku, że panowie są do siebie nieco podobni. Poza Cezarym, pan Tadeusz ma jeszcze dwóch braci. Stanisława, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, i Jerzego, właściciela firmy zajmującej się obsługą techniczną imprez estradowych, więc coś mi się wydaje, że panowie również mogą współpracować. I tak jak Wam powiedziałam o panu Cezarym, zrobiłam odcinek o jego życiu, ma dwie córki, ma żonę, choć nie ukrywał, że kryzysy czasami do nich przychodziły, więc jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, to również do karty Was zapraszam. A pan Tadeusz ma udane życie rodzinne. W 1972 roku ożenił się z Ewą, z którą ma trzy córki, Małgorzatę, Joannę, która również została aktorką jak jej sławny wujek, a także Ewę. Oczywiście, jeżeli chodzi o życie prywatne pana Cezarego, to jest ono dużo bardziej na świeczniku, głównie z tego powodu, że również jego żona, pani Katarzyna, jest aktorką wziętą, którą mogliśmy oglądać zarówno w Miodowych latach, jak i później w serialu Rancho. Więc wiele osób kibicuje tej parze, wiele osób też czyta o doniesieniach medialnych, a że sama pani Katarzyna przyznała, że czasem zdarza im się coś chlapnąć, to potem czytają tytuły o tych rozwodach, o tych niesnaskach i o wszystkim, co tutaj mogłoby się wydarzyć, ale na szczęście odpukać się na razie nie wydarza, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie ochotę, do zobaczenia tych odcinków i oczywiście proponujcie mi kogo jeszcze w cyklu Konstelacje powinnam tutaj Wam przypomnieć. Jest też odcinek na przykład o braciach Pazura, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam. O siostrach winiarskich również. Bardzo chętnie robię również odcinki tak zwane rodzinne, więc proponujcie mi w komentarzach. Będzie mi bardzo miło się tam z Wami spotkać. Oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli oglądacie mnie regularnie, będzie mi bardzo miło. A także do odwiedzania karty Społeczność, bo czasami Was tam pytam o to, jaki odcinek powinien się pojawić albo o kim, więc macie realny wpływ na tworzenie tego kanału. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za dzisiaj i oczywiście do zobaczenia, a zarówno pana Tadeusza, jak i pana Cezarego serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że się przyłączacie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!